Jakby też się nie orientował, to dzisiaj jest czwartek. A czwartek oznacza nowy tydzień w GTA Online, nowe premie, nowe zniżki i w tym odcinku sobie to wszystko ładnie omówimy. Zaczynamy. Standardowo kasyno na sam początek i tutaj znajduje się samochód, kto by się spodziewał, Rebla GTS. A w klubie samochodowym do zgarnięcia jest kasko. Jedyne co musisz... A nie, sorry, nie jedyne. Musisz się bardzo postarać, żeby ten pojazd zdobyć, a on nie jest tego warto moim zdaniem. Akcja jest taka, że pierwsze miejsce 4 dni z rzędu w wyścigach z klubu samochodowego, czyli po prostu albo jest to pościg, albo uliczny. Moim zdaniem zdecydowanie nie warto. Do testowania w klubie jest Furia, JB700W, ten działający, a także Dinka Sugoi. No chyba, że grasz na nowej generacji, no to jeszcze jest Brioso, w wersji oczywiście HSW. Na wystawie mamy bolidy, pierwszy z nich jest R-88, a drugim PR-4. U Simeona jest Kanjo SJ, Komet Safari, Komoda, Ignus. Ale, zanim jeszcze przejdziemy do zniżek, to jeszcze jest jedna rzecz do zaprezentowania i musimy sobie odpalić internety, na sobie wejść w podróże i transport. I jest tutaj Benny. I to jest dziwna akcja. Ile Rockstar ma lat? Nie wiem, na pewno więcej niż 17, ale patrzcie. Martwy mem chyba, już. Dawno go nie słyszałem. Nieważne. Dobra, patrzcie, asortyment jest OB10F i możecie go sobie przerobić na wersji widebody. Przeróbka kosztuje mniej więcej 600 tysięcy, nawet chyba minimalnie mniej, 575, jak dobrze pamiętam, więc nie jest aż tak droga, a możecie sobie właśnie ten pojazd poszerzyć. I też przy okazji chyba są lepsze osiągi. We wczorajszym materiale mówiłem wam, że raczej wyjdzie Sentinel i okazało się, że nie miałem racji niestety. Ale, zobaczcie co się stanie, jak może za tydzień w końcu dostaniemy tego Sentinela, to zamiast Sentinel wlecieć na sam początek tutaj, jako najnowszy pojazd, to będzie tutaj, w tym miejscu, gdzie pokazuję. Czyli będzie wychodzić cały czas, jakby Obey był najnowszym pojazdem dodanym, a ja będzie to Sentinel. Trochę skomplikowane co mówię, ale jak wejdzie ten pojazd, zobaczycie dokładnie o co mi chodziło. Jakby co, Sentinel będzie ostatnim pojazdem, który wejdzie właśnie do gry z tego DLC. No to co, zniżki teraz. Zaczniemy sobie może od nieruchomości. Ale kurde, zaskoczenie, prawda? Więc wchodzimy sobie tutaj, klikamy dalej. I proszę bardzo, mamy coś takiego jak salony gier. I proszę bardzo, wszystkie one są aktualnie taniej. Zniżka dokładnie wynosi 30% i warto od razu wspomnieć, że taniej jest ta sama podstawa, a także wszystkie te dodatki, czyli styl, mural, podłoga, neony, dodatki i garaż także jest taniej, więc polecam sobie zakupić. Oczywiście salon gier służy nam do robienia napadu na kasyno i tutaj przy tej tablicy musimy najpierw taką wstępną opłatę dać i akurat normalnie ona wynosi 25 tysięcy. Teraz jak widać na ekranie zapłacimy tylko i wyłącznie 12 500, czyli 50% mniej. Przechodzimy teraz do pojazdów i zaczniemy może od Warstocka, więc zjeżdżamy sobie tutaj, patrzcie, od razu w dół i mamy pierwszy pojazd, jest to Żaba. Tak jest. JB700W, jak wspomniałem już w tym materiale, jest to wersja działająca, która fabrycznie nie ma zamontowanych działek, ale w Losada's Custom, powtarzam, to jest dziwne, w Losada's Custom tuningujecie ten pojazd i dodajecie właśnie te różne bojowe modyfikacje. Tak jest, na przykład działka, miny, tego typu sprawy. Choker C, go także tuningujecie, co ciekawe, w Losada's Customs i możecie mu właśnie wymienić na przykład lufę na jakieś tam, wiecie, piu-piu-piu laserowe, czy jakieś tam miotacze ognia, tego typu sprawy. Teraz Legendary i od razu przechodzimy do kategorii specjalne, bo tutaj taniej są dwa bolidy, proszę bardzo, i jeden i drugi jest taniej o 25%. Z czterodrzwiowych taniej jest VSTR, zniżka wynosi 30%. To samo w przypadku Komody. A z dwudrzwiowych jest taniej tylko i wyłącznie Furia. Ostatnie samochody znajdziemy w Bidak sklepie i są one dokładnie w kategorii dwudrzwiowe. Jak sobie zjedziemy minimalnie w dół, to zobaczcie, że wszystkie teraz macie na ekranie. Po kolei lecimy. Dinka, Blista, Kanjo, najlepszy pojazd do tuningu chyba w grze. Jest aktualnie taniej o 30%. Retinue, nie wiem, 2. Jest aktualnie także taniej o 30%. I ostatnia zniżka na pojazd w tym tygodniu jest na Yosemite Drift. wynosi ona 35%. I ostatnia zniżka w tym tygodniu jest na noktowizory, które są z aktualizacji napad na kasyno. No i teraz przechodzimy sobie do premii. I na początku oczywiście pokażę wam te, które odpalamy przez menu, więc odpalamy online, akcje, rozgrywaj akcje stworzone przez Rockstar. Następnie zjeżdżamy do kategorii wyścigi i tutaj możemy znaleźć wyścigi bolidów. To jak najbardziej ma sens. Były taniej, więc są przy okazji na premii. Spoko. Można sobie pograć. Do tego także zjedziemy sobie do kategorii misje. I tutaj są misje, które są od pewnego gościa. Tym gościem jest Geralt, proszę bardzo. Jego misje są raz 2 hajs i raz 2 RP. Ale od razu warto wspomnieć, że on ma taką, powiedzmy, kategorię misji, która nazywa się Finish. I postaram się to znaleźć i mam, proszę bardzo. I one też są na premierę raz 2 hajs i raz 2 RP. Ale niestety wszystkie misje Geralta płacą żałosne pieniądze, więc moim zdaniem nie warto. Mamy także jeden tryb adwersarza na premii, raz 2 hejs i raz 2 RP, który nazywa się Cel Koronny. Rockstar dodał nowe akcje społeczności. Jest na przykład Cab Magedon, fajne nawiązanie do Carmagedona. Jest na przykład Runners vs Snipers, więc widać, że Rockstar wybiera już coraz ciekawsze akcje. Patrzcie, jaka jest zajebista miniaturka. To wygląda naprawdę zajebiście. Chętnie w to zagram. I ostatnia premia raz 2, powtarzam, ostatnia premia raz 2, ale to znaczy jest ostatnia premia. Ale motam. Dobra, akcja jest taka, że Skogna Human Labs płaci 2 razy więcej hajsu i oczywiście daje przy okazji 2 razy więcej RP. Ale kto będzie robił humana? Jak mamy salon gier w tym tygodniu. I proszę państwa, myślę sobie, pewnie dali diaksy. No to fajna premia, ale taka nie za dobra jednak. Będzie tak. No dali diaks, no dali. Ale to nie koniec. Ja spróbuję coś tam sobie wylosować. Może diaksy się trafią. Oczywiście na to jest szansa. Jeżeli gracie po raz pierwszy, nigdy nie robiliście diamentów, to macie 100% szans, ale osoby, które powtarzają już ten napad, no to u nich szansa jest jakaś, nie wiem dokładnie jaka. Jutro postaram się wam w materiale to przekazać. Dum. Nie ma diaksów. Gotówka. Niemiło. No ale w tej sytuacji to jedyne co wam pozostaje to oczywiście odwołać napad. Od razu jak jesteśmy w kasynie. Dzwonimy do Lestera. Jeszcze za nie gada. Ale dzwonimy do niego. I anulujemy sobie ten napad. Anuluj napad na Diamond Casino. Jak mamy gotówkę to zawsze reset. Jak mamy obrazy, złotko albo właśnie diamenty to zostawiamy. Gotówka nigdy w życiu. Nigdy. No i patrzcie. Misja w terenie jest zakończona. Jest to strasznie dziwne, że można anulować napad, kiedy jesteśmy właśnie jeszcze podczas misji. Rockstar do tej pory tego nie zmienił. I zobaczcie, teraz sobie podlatuję właśnie do mojego właśnie salonu gier. Wskakuję, bez cięcia będę to robił, żeby wam pokazać jak to działa. Więc wybiegamy, a raczej podbiegamy sobie tutaj. Dajemy 12 koła i mamy forsę znowu. Niemiło. Właśnie jest taka akcja, że wam potem losuje znowu ten łup. I akurat mi wylosowało znowu to samo, nie? Więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak znowu anulować napad i powtórzyć zwiat. Może coś normalnego dostanę. Dobra, są diamenty, proszę państwa. Mamy to. No i teraz najważniejsze. Nie dość, że mamy diamenty. I nawet wylosowałem, już widzieliście. To napad. Niezależnie jaki macie łup, da wam 50% więcej hajsu i 50% więcej RP. Czyli napad na diamenty z tą premią da wam coś koło 5 milionów. Aha. Oczywiście do podziału jeszcze ten hajs jest, ale no wciąż. Dużo. Więc jeżeli chcesz robić napady, to zapraszam serdecznie. Discord u mnie. Jeżeli grasz na PS5, nawet ja sam mogę ci pomóc. Wbijaj, róbmy, zarabiajmy. DLC w grudniu. Musimy się przygotować. Może się odwrócę do was. Pyk. Zapraszam jeszcze raz na Discorda. Róbcie napady. A ja się żegnam. Siemra, cześć. Elo!